Dzień dobry, łączymy się z Wodzisławskiego Targowiska przy ulicy Bogumińskiej. Pytamy klientów odwiedzających to miejsce, czy tegoroczne święta w porównaniu do zeszłorocznych będą droższe lub tańsze. Dziś mamy 9 grudnia, materiał realizuje dla Państwa Justyna Kuliszewska i Dawid Machecki z nowin.pl i Nowin Wodzisławskich. Tegoroczne święta, mówi się różnie, są tanie, są drogie. W ocenie Pani, jak one wyglądają? No, może po podwyżce cen trochę droższe, ale może podobnie jak w zeszłym roku. Rozumiem. I jakiś specjalnie jakiś produkt? Zauważa Pani, że on zdrożał w porównaniu do zeszłego roku? Nie, chyba. Masło. Okay. Masło. Czy tegoroczne święta będą tak mniej więcej w ocenie Pani ile droższe? No, trudno powiedzieć. Trudno oszacować. Tak. Okay. A już zakupy świąteczne zrobione? Już Pani ocenia to, że faktycznie ten wzrost cen jest? No, w połowie, ale jeszcze nie wszystko kupione. Okej. Okay. Imię możemy Pani samo prosić? Imię? Edyta. Dziękujemy bardzo. Tak? A jakby Pani mogła oszacować o ile? No tak, na zakupach jak się bierze, kiedy 150 euro trzeba całe 200 zł wziąć. Rozumiem. No, a te święta mniej więcej w ocenie Pani, ile one mogą być droższe w tym roku? No tak 300 zł co najmniej. Co najmniej. Powinna być głowa. 300 zł co najmniej. A jakiś produkt? Zauważyła Pani, że on szczególnie jest droższy? Olej przede wszystkim zdrożał, masło zdrożało, mleko zdrożało, bo to kupuję niestety. Chleb zdrożał. Okay. Jabłka, o, też. Okres czasu, jak Pani zauważała tą zwyżkę? Miesiąc. Miesiąc, tak? Miesiąc. Tak, przed świętami. Tak. A zakupy świąteczne już zrobione? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Dziękuję bardzo. Samo imię możemy prosić Pani? Grażyna, tylko. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Tegoroczne święta są droższe czy tańsze w porównaniu, w ocenie Pani do zeszłych? Ja myślę, że są w ogóle bardzo drogie. Mm-hmm. No, a co więcej powiedzieć? O ile w ocenie Pani one wzrosną? Nie wiem, bo my jesteśmy już coraz starsi, jemy coraz mniej, więc ale młodym współczuję. Okej. Okay. Jakiś produkt szczególnie? Zauważyła Pani, że on jest droższy? Chlebek, 8 zł. Chlebek, to w porównaniu z zeszłymi latami, no to jest faktyczny duży wzrost. 4,50 kosztowało. Mm-hmm. I jeszcze samo imię, możemy prosić Pani? Romana Zygmunt. Dobrego dnia. No, dziękuję. Nie, raczej nie. Raczej nie. To standardowa cena. Czyli mniej więcej ile Pan przewiduje wydać na te święta? Jak najmniej. Jak najmniej. Żaden produkt nie jest droższy w ocenie Pana. Jest. No ziemniaki są tanie. Proszę? Ziemniaki są tanie. Ziemniaki są tanie. No to widzi Pan. No to okay. Marchewka tania, cebula tania. No co Pan jeszcze chce? No w Redutowach Pan kupi schab. No, w granicach 11 zł, 12 zł to jest drogo. Czyli wskazuje Pan... też 12 zł to jest drogo. Trzeba poszukać, żeby... Trzeba szukać. Mhm. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to poszuka i kupi sobie tanie. Okay. A jeżeli ktoś nie jest zainteresowany, to kupi byle gdzie w ten czas biorę. Okay. I wtedy się bierze narzekanie, rozumiem. Oczywiście, że tak. Dobra. Imię Pana mogę prosić? Ryszard. Dziękuję bardzo. Cenie Pani tegoroczne święta będą droższe, będą tańsze? Będą, proszę Pana, będą. A mniej więcej o ile? Trudno wyczuć, bo ja mam w tym roku więcej rodziny, więc jeszcze nie liczyłam. Okej. Okay. Jakiś produkt, już Pani zauważyła w sklepach, że on jest droższy? Jeszcze nie zwracam uwagi, za wcześnie na zakupy. Karpie są droższe, były przecież po 15 zł, teraz nie, ja nie kupuję karpia w ogóle. 40% do góry, wszystko przecież, co najmniej. Aż tegoroczne zakupy na święta już zrobione, czy jeszcze nie? To jest czas? Kiedy jest ten czas? Przed świętami? Wtedy jest też taniej w ocenie Pani może? Nie, ceny poszły w górę. Jedna rzecz jest droższa, druga jest tańsza. Kwestia tego, gdzie kupujesz. Okej. Okay. Imię Pani możemy prosić? Krystyna. Dziękuję bardzo. Oczywiście, że będą droższe święta. Karpie w tamtym roku kosztowały 15, teraz są 20. To te wszystko, wędliny, mięso, wszystko poszło do gry. Jak nie będą tańsze święta, będą droższe święta. No to przecież każdy widzi, że wszystkie artykuły poszły do góry. Tu kolega mówi o pietruszce, marchewce, no ale to bez sensu. No, normalne artykuły, wszystko do góry idzie przecież. Nie? Te zakupy już na święta Pan zrobił? Już Pan to widział? No nie, no jeszcze nie, no, ale widzę, chodzę po sklepach, chodzę, jestem na targu, stoję tutaj cały czas, no to widzę przecież, jakie są ceny. Tak? O ile więcej na te święta w tym roku trzeba wydać? No przynajmniej 30% na pewno to będzie dobre. Na osobę? No ogólnie mówię, jak się, powiedzmy, jak się wydawało 1000 zł, to się na rodzinę to się wyda teraz 1300, powiedzmy, tak, na święta, nie? Okej, okay. Dobra. Ten karp, coś jeszcze Pan tak zauważył? No proszę sobie zobaczyć, ile wędliny kosztują, ile kosztuje boczek, ile kosztuje obojętnie jakie mięso, wszystko jest przecież droższe, nie? Okej, okay, dziękujemy. Imię możemy Pana prosić? Artur. Dobrego dnia.